Pan z nami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, przyszedłszy do swojego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze tak, że byli zdumieni i pytali: skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśni? Czy Jego matce nie jest na imię Miriam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry, czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko? I powątpiewali oni. A Jezus rzekł do nich: tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony. I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. Oto słowo Pańskie. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście uczynili sobie ziemię poddaną, abyście panowali nad ptactwem podniebnym, nad rybami i nad wszystkimi zwierzętami. Pierwsze przykazanie Boga skierowane do człowieka. Bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście panowali. Czyńcie sobie ziemię poddaną. Macie być panami tej ziemi. I dzisiaj już zaczynamy to bardzo dobrze czuć. Dzięki technologii, medycynie, nauce. Wiele rzeczy, które kiedyś ludzie oczekiwali od sił wyższych, dzisiaj możemy już nie oczekiwać od sił wyższych, ale własnym trudem, własnymi zdolnościami możemy te rzeczy mieć, otrzymać. I dlatego człowiek zaczyna się zderzać z ogromnym problemem. Bo człowiek nadal czuje się niesamowicie ograniczony, zobaczcie. Ograniczony w swoich możliwościach, ale czuje, że jest nieograniczony w swoich pragnieniach. Jak naucza Sobór, wzbudziliśmy siły własnym geniuszem, pracą, nauką, wzbudziliśmy siły tak potężne, które mogą nam otworzyć drogę do wolności, ale równocześnie do zniewolenia. Mogą nam zapewnić cudowny dobrobyt, ale mogą nas zniszczyć. Przykładów chyba nie trzeba podawać. I dzięki tym siłom, które mamy, my ludzie, dzięki naszej pracy, naszemu geniuszowi, dzięki temu wszystkiemu, jednocześnie obserwujemy wzrost jakby dobrobytu, szczęścia, a z drugiej strony jakieś podstawowe zachwianie równowagi. I my to podstawowe zachwianie równowagi w świecie obserwujemy. Chyba nie trzeba podawać przykładu. I Kościół mówi, że to podstawowe zachwianie równowagi w świecie, którego wielu z nas jest ofiarami, ma swoje źródło w tym podstawowym zachwianiu równowagi, które jest w sercu człowieka. Bo to w sercu człowieka odbywa się to największe starcie dwóch przeciwstawnych tendencji. Umiłowania dobra i zdolności człowieka do zła. I zobaczcie, dlatego Kościół, który, takie jest nauczanie Kościoła, to co ja mówię teraz, który nie ma na poczekanie wszystkich odpowiedzi. Nie ma. Kościół nie ma na poczekanie wszystkich odpowiedzi na wszystkie pytania. Jednocześnie ten Kościół mówi, że żeby gdzie jest źródło rozwiązania tych problemów. Że problemem człowieka nie jest to, że on ma ograniczone zdolności panowania nad tym światem. Problemem jest to, że trzeba dorosnąć, dojrzeć do posiadania tych sił, które mamy. Bóg, to jest bardzo prosty przykład. Bóg nam dał coś takiego jak nóż. I trzeba być człowiekiem bardzo dojrzałym, żeby tego noża używać. Dla dobra człowieka,
Bo tym samym nożem można kogoś skrzywdzić. Bóg nam dał nam naukę, technologię, geniusz. I tym samym możemy służyć człowiekowi, a możemy kogoś niszczyć. I zniszczyliśmy miliony ludzi. Mówię o człowieku jako takim. Tu jest rzecz niesamowicie podstawowa. Kościół ma za zadanie łączyć to doświadczenie ludzi z objawieniem Boga. To robi Kościół. To jest jego zadanie. Nie mieć wszystkie odpowiedzi już, tylko badać. Otrzymaliśmy od Boga zdolność do zarządzania tym światem, do rozwijania tego świata. Właśnie to jest nasza misja też. Czyńcie sobie ziemię poddaną, znaczy, że te dobra, które tworzymy, różnego rodzaju dobro, są udziałem w stwarzaniu świata. Bóg nam zlecił misję stwarzania świata. Znaczy, my przedłużamy stworzenie świata. Służąc temu światu zgodnie z zamysłem Boga. Jeżeli człowiek zaczyna się odrywać od Boga, to dalej posiada te zdolności, które Bóg mu dał. Ale zaczyna używać tych, nazwijmy to, mocy, które Bóg dał. Przeciwko samemu sobie. I tu jest zadanie Kościoła. To iść jakby trochę za ludzkością. Iść trochę za, patrzeć, rozeznawać i mówić, słuchajcie, zatrzymajmy się. My się zagalopowaliśmy. Idziemy w przepaść. Musimy się zatrzymać, skręcić. I tu ta wielkość człowieka, człowiek odkrywa swoją wielkość, ale jeżeli ją odkryje i nie będzie pokorny, to sprowadzi śmierć. Wielkość nasza wymaga przede wszystkim pokory. Ogromnej pokory. I to jest to. To jest nauczanie, które nam niesie święty Józef, że nasza, im bardziej jesteś wielki, tym bardziej się niżej. Tak mówi też Pismo Święte. Im bardziej jesteś wielki, tym bardziej się niżej. I myślę, że dlatego Bóg dopuszcza na nas wiele dramatycznych chorób, cierpienia, żeby człowiek przynajmniej chociaż miał taki moment, taki hamulec, że rozumiesz, kim jesteś. Że wystarczy niewiele. Jedna żyłka ci pęknie gdzieś i na przykład tracisz wzrok. Chociaż byłeś wielki. Jeden z filozofów, użyję takiego niefajnego porównania, ale to nie ja wymyśliłem, tylko jeden z filozofów to wymyślił. Powiedział tak, że ci wszyscy mądrzy ludzie, ci wszyscy ludzie nauki, którzy byli przede mną, ci wszyscy geniusze, on mówił o filozofach, o najmądrzejszych ludziach jego czasu. Każdy z nich, od którego moglibyśmy się mnóstwo rzeczy nauczyć, wsłuchiwać, każdy z nich, którego się wpatrujemy z podziwem, każdy z nich musi chodzić do toalety. Czyli w pewnym momencie staje się malutki. Każdy z nich musi spać. Czyli w pewnym momencie najpotężniejszy wojownik, najsilniejszy człowiek staje się totalnie bezsilny. Słaby. Człowiek odkrywa, że jest potężny, ale w pewnym momencie musi też odkrywać, że jest mały, że jest zniszczalny. I to się nazywa równowaga w sercu człowieka. Jeżeli to odkryjesz, będziesz nosił pewnego rodzaju równowagę. Wtedy będziesz dobrym człowiekiem. Jeżeli my tą równowagę zgubimy, przesadzimy albo w jedną, albo w drugą stronę, bo znaczy ja odkryję siebie
tylko jako słabego, jako bezwartościowego, jako takiego do niczego, to nie jest zamysł Boga. Bóg tego nie chce, żebyś tak siebie rozumiał, żebyś tak siebie postrzegał. Ale Bóg też nie chce, żebyś siebie postrzegał, że jesteś czymś fantastycznym, klękajcie narody. Bóg chce, żebyśmy odkryli tą równowagę. I trzeba jeszcze jedną rzecz powiedzieć w kontekście świętego Józefa. To słowo czyńcie sobie ziemię poddaną oznacza też umiejcie świętować. Zobaczcie, że opis stworzenia świata kończy się takim dziwnym stwierdzeniem, że Bóg siódmego dnia odpoczął. O tym nauczał bardzo mocno Jan Paweł II, że człowiek nie jest stworzony dla pracy, ale praca jest dla człowieka. Świętego Józefa w Biblii nie ma słowa o tym, czy on jest dobrym pracownikiem, czy fantastycznym jakimś tam, nie wiem, rzemieślnikiem, kim tam. Ale poznajemy go między innymi, kiedy świętuje Paschę, kiedy idzie do Jerozolimy na święto Paschy. Na święto bardzo rodzinne, na święto bardzo radosne. Idzie świętować, idzie odpoczywać. Dlatego bardzo dobrze, że świętego Józefa jest wtedy, kiedy jest dzień wolny, kiedy jest majówka się rozpoczęła. Kochani, chrześcijaństwo ma to coś, ma przesłanie o świętowaniu. Że nie zostaliśmy stworzeni do tego, żeby harować, żeby się dać zabić tą naszą pracą. A może nam się też wkręcić taka herezja, że w imię dobroczynności, pomagania ludziom, pełnienia misji, mogę zatracić siebie, zatracić czas dla siebie. Chrześcijańskie jest picie kawy na tarasie, patrzenie sobie na kwiaty i te wszystkie rzeczy. Bardzo chrześcijańskie jest wyjechać sobie, nie wiem, do Italii, w Alpy, gdzie chcecie. Jest bardzo chrześcijańskie. Umieć świętować, odpoczywać, leżeć na hamaku. To jest niezbędne, żeby dobrze przeżywać chrześcijaństwo. To znaczy dobrze przeżywać obraz i podobieństwo Boże, którym jestem. Od tego trzeba wyjść. Jestem obrazem i podobieństwem Boga. Uczestniczę w tym, czym jest On sam, Bóg. Szczęściem, radością, Stwórcą, równowagą. Módlmy się do świętego Józefa, żeby nam w tym pomógł, żeby Bóg pomagał nam ogarniać te serca nasze. Bo dzieje się tak, że zawsze jak tą równowagę zachwiejemy, to zawsze coś niszczeje. Zawsze, gdzie jest zachwiana równowaga, znaczy inaczej, zawsze, gdzie się dzieje jakieś zło, jakieś cierpienie, to znaczy, że jest zachwiana jakaś Boża równowaga. Gdzieś żeśmy Boga pominęli, wypchnęli. Poszliśmy w jakieś przepaści. I trzeba się cofnąć, po prostu czasami cofnąć. Nazwać po imieniu rzeczy. I do tego potrzebujemy Kościoła i jego mądrości. Nauczyciela.